Zapewne wiecie, że Freddy Fazbear's Pizza z Five Nights at Freddy's ma swój odpowiednik w rzeczywistości. Mianowicie mowa tutaj o Chuck E. Cheese, czy też bardziej obecnym Showbiz Pizza Place, o których już kiedyś zdarzyło mi się nagrać. Ale czy wiedzieliście, że właśnie Showbiz Pizza Place podobno miało najbardziej niepokojącego animatrona, czy tam animatronika, jak kto woli, jaki kiedykolwiek pojawił się na jakiejkolwiek scenie? Mowa tutaj mianowicie o wujku Clanku, Uncle Clank. Był to pierwszy ludzki animatron. Animatron, który nie był zwierzęciem, jak cała reszta, a był prawdziwym człowiekiem, w sensie animatronicznym. Wiele osób po dziś dzień uważa go za najbardziej niepokojącego animatrona i wśród wielu osób budzi gigantyczny niepokój. A dlaczego? Jaka jest historia wujka Clanka i dlaczego jest on uważany za tak niepokojącego? A także jaka jest historia niejakiego incydentu z wujkiem Clankiem, czy tam incydentu wujka Clanka? Nadal pytanie odpowiedzi poznacie w dzisiejszym odcinku. Cześć wszystkim, jestem Ondary, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym to zajmiemy się historią wujka Clanka, a także incydentem wujka Clanka, albo incydentem z wujkiem Clankiem. Tak jest, jeżeli jeszcze nie widzieliście najbardziej niepokojącego animatrona według wielu, no to przed wami wujek Clank. Założę się, że się boicie. Nie zaczniemy, zostaw suba na kanale, ponieważ dobijemy 300 tysięcy widzów, jesteśmy już na maksa blisko, także zostaw suba, byku. Fajnie również na mojego Instagrama i TikToka, tam fajne rzeczy się dzieją i jeszcze lepsze będą się działy, także serdecznie zapraszam. A tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Dobra, więc zacznijmy od początku. Jakieś półtora roku temu na moim kanale pojawił się materiał odnośnie historii Chuck E. Cheese i zdaje się, że całkiem wielu z was ten materiał kojarzy, ponieważ trochę sporo osób go obejrzało. Sam materiał dotyczył autentycznej, prawdziwej sieci pizzerii z animatronami z prawdziwego życia. Tak jest, typowe placówki z pierwszego i drugiego FNAF-a, tylko że w prawdziwym życiu. Natomiast jakieś, no trochę ponad pół roku temu na kanale pojawił się jeszcze inny materiał na temat jeszcze innej tego typu sieci pizzerii, czyli o Showbiz Pizza Place. Zasadniczo oba twory, jakimi są Chuck E. Cheese i Showbiz Pizza Place, są bardzo do siebie podobne, tylko że z tą różnicą, że po kilkuletniej batalii Showbiz Pizza Place wchłonęło Chuck E. Cheese i od tamtej pory jest tylko i wyłącznie Showbiz Pizza Place. Cała filozofia. Aby opowiedzieć historię, którą dzisiaj chciałbym, żebyście poznali, musimy przenieść się właśnie do Showbiz Pizza Place, czyli miejsca, które było domem dla wielu animatronów, a szczególnie dla członków zespołu Rock a Fire Explosion, który najprościej mówiąc był zespołem rockowym z animatronami. W sam historię Showbiz Pizza Place za bardzo nie będę się tutaj zagłębiał, o tym macie już oddzielny film na kanale, Mroczna Historia Showbiz Pizza Place. Aczkolwiek w kwestii tej placówki istnieje pewien temat, który jest całkiem interesujący i to właśnie nim zajmiemy się w dzisiejszym filmie. No bo wyobraźcie sobie, co by było, gdyby właściciele takowej pizzerii z animatronami wpadli na genialny pomysł, że przecież nasza pizzeria, nasza sieć pizzerii słynie z animatronicznych zwierząt. Co gdyby zrobić animatrona, który będzie przypominał człowieka, zasadniczo tym człowiekiem będzie, tylko że animatronicznym. Na to pytanie odpowiedź już istnieje, a jest nią Uncle Clank. Wujek Clank. Uncle Clank w Showbiz Pizza Place pojawił się w 1983 roku, no i już z miejsca jego postać zbierała dość mieszane opinie. Ponieważ postać Clanka od kiedy tylko pojawiła się w pizzerii została z miejsca okrzyknięta mianem niepokojącej. Także ten, zanim przejdziemy dalej, to wiecie, zobaczcie sobie jak wyglądał, jak się zachowywał i tak dalej, a potem będę mówił. I'm beautiful, but you still have appeal. Come on. I guess I'm too smart. Ta no to całkiem niepokojące jest, znaczy... Chyba. Sam animatronik, jakim był Uncle Clank, był o wiele bardziej zaawansowany od swoich animatronicznych braci, ponieważ był zdolny do 32 różnych ruchów. Podobno sam był w stanie brać przedmioty do rąk, co wcześniej nie było możliwe dla jakiegokolwiek innego animatrona. A co więcej, na przestrzeni lat aż 3 osoby podkładały mu głos. Samych robotów nie wyprodukowano jakoś mega dużo, zasadniczo była to bardzo niewielka ilość w porównaniu do pozostałych animatronów Showbiz Pizza Place, ponieważ tamte obowiązkowo znajdowały się w praktycznie każdej placówce w Stanach, natomiast Uncle Clank nie znajdował się w każdej. Zasadniczo w niewielu się znajdował w tym samym momencie, ponieważ była to raczej postać, która jeździła sobie po Stanach, która
pojawiała się na kilka miesięcy w jednej lokacji, tylko po to, by pojawić się za jakiś czas w drugiej, a później wyjechać do jeszcze kolejnej. W taki oto sposób, zamiast tworzyć kilkaset robotów, wyprodukowano kilkadziesiąt, które jeździły sobie po kraju. I tak ta sytuacja wyglądała przez kilka lat. Uncle Clank miał swój show, gdzie zasadniczo robił jakieś stand-upy i tym podobne. No, aczkolwiek niestety z czasem Uncle Clank został wycofany. Podobno między innymi dzieci miały się go bać, miał on sprawiać niepokój. Jednakże przez następne lata kilkukrotnie próbowano go jeszcze przywrócić, m.in. w 1985 roku rozpoczęły się pierwsze próby, by wykorzystać animatrona ponownie. Przykładowo na chwilę Uncle Clank został zamieniony w Mikołaja, dodano mu brodę tak, żeby nikt nie zauważył, że to recykling starego modelu. Później pojawiła się jego jeszcze inna wersja, która po prostu miała bardziej bujną brodę. Ta wersja Clanka dla odmiany nazywała się Uncle Puppy i właśnie różniła się tym, że miał bardziej bujną brodę. Zasadniczo rzecz w tym, że miał tą brodę. Dodatkowo parę okularów, a także czerwoną koszulę i ogrodniczki. Jednakże zdecydowanie najciekawsza jego wersja nosiła nazwę Orwell A Robot You Control. I jeżeli jesteś fanem FNAF-a, to najbardziej ci się ta wersja spodoba. Ponieważ w tym wypadku, kiedy robot Clank był już na emeryturze, usunięto połowę jego elementów kosmetycznych z jego twarzy, co odsłoniło endoszkielet. I zasadniczo prezentował się on wtedy w ten sposób. A ty mogłeś podejść do niego i wcisnąć dowolny guzik, a wtedy mogłeś nim sterować. Ale z pewnością nie po to się tutaj zebraliśmy, by mówić po prostu o tym, jaki on był, co zrobił i co się z nim stało. Przyszliście tutaj raczej po to, by posłuchać o czymś niepokojącym. Tak więc porozmawiamy sobie na te tematy i póki co skupmy się na tym, co później stało się z Uncle Clankiem, ponieważ zbyt długo nie był on odnawiany, a później trafił na śmietnik. Tak jakby. Otóż znaczną część jego modeli po latach rozłożono na części, a następnie właśnie części ciała Clanka były sprzedawane na różnych eBayach, aukcjach itd. i osiągały naprawdę grube sumy. Chociażby jego ręka kosztowała w okolicach $2000. W internecie natrafiłem na pewną całkiem gównianą, ale no już niech będzie, historię, jakoby pewien kolekcjoner zakupił głowę wujka Franka. Clanka. A następnie, kiedy chillował sobie w domu przez pewien czas i potem poszedł spać, słyszał jakieś dziwne klikanie w jego pokoju. I zupełnie nie wiedział, co to jest, i tak tygodniami. Słyszał to klikanie, bez przerwy, aż w końcu okazało się, że skubańcowi przez te wszystkie lata nie padła bateria i w nocy mrugał oczami. No dobra, to jest całkiem niepokojące. No aczkolwiek pro wujka Clanka istnieje jeszcze jedna, już lepsza historia. A nosi ona tytuł Incydent wujka Clanka, czy tam Uncle Clank Incident. Zasadniczo to nie jest jakaś zła pasta i nawet przyjemnie mi się to czytało. Podchodzi ona pod ten specyficzny trend pisania fikcyjnych opowieści o niepokojących wydarzeniach z placówek z animatronami, czy też o samych animatronach, tak jest. Fani FNAF-a coś lubią pisać. Aczkolwiek to, co odróżnia tę historię od całej reszty, to to, że nie mamy tutaj jakiegoś animatrona, który nagle zaczyna łazić i wszystkich zabijać, a zasadniczo nie dzieje się nic takiego, a całość jest dużo spokojniejsza. Cała pasta zaczyna się od tego, że jej autor luźno opisuje historię wujka Clanka. Coś, co ja zrobiłem na początku tego filmu, tylko wiadomo, kto to zrobił lepiej. A następnie zaczyna opowiadać o dwóch incydentach, pozornie z wujkiem Clankiem niezwiązanych. Pierwszy incydent dotyczył porwania dziecka z Showbiz Pizza Place, a drugi, który miał miejsce kilka tygodni później, spowodował kilka zgonów w Showbiz Pizza Place. Pozornie dwa nijak niepowiązane ze sobą wydarzenia, które dodatkowo wydarzyły się w dwóch innych miejscach w totalnie innym czasie, jednakże jeden szczegół łączy te dwie sprawy. Jeszcze jakby ktoś się nie zorientował, to mowa tutaj o creepypaście, a nie o prawdziwym wydarzeniu. Otóż tak się składa, że w obu tych placówkach, gdzie to miejsce miały incydenty, akurat dziwnym trafem przesiadywał Uncle Clank. Lecz co ciekawe, to nie był przypadek, ponieważ tego typu sytuacji było jeszcze więcej. Później miał miejsce kolejny incydent, kolejna tragedia. Następnie kolejna, kolejna i kolejna w totalnie innych placówkach, w innym czasie, z pozoru totalnie powiązane ze sobą wydarzenia, tyle że łączył je jeden szczegół, obecność Uncle Clanka w placówce, w czasie tej tragedii. Co więcej, podobno na jakiś czas przed ową tragedią, Uncle Clank w trakcie swojego stand-upu miał opowiadać widzom o nadchodzącej tragedii, o nadchodzącym przerażającym wydarzeniu, ale oczywiście nikt nie brał tego na poważnie, bo to przecież tylko kupi animatron. W tej paście z tym również wiąże się usunięcie Uncle Clanka z placówek. Podobno kiedy wszystkie te tragedie miały miejsce, Uncle Clank po prostu został wycofany, poza jedną placówką. Oczywiście to tylko niepozorny przypadek, tak losowo totalnie. Złożyło się tak, że autor tej pasty akurat pracował w tej jednej placówce, skąd akurat Uncle Clanka nie zwinęli. Przypadek? Chyba tak.
Otóż z totalnie niewyjaśnionych powodów w tej jednej placówce Uncle Clank cały czas sobie siedział, robił kolejne stand-upy, a jednocześnie trochę szwankował na scenie. Podobno w losowym momencie miał się po prostu zawiesić. Co więcej, w momencie, kiedy na Maxa szeroko otwierał oczy i akurat wpatrywał się w pewną osobę na widowni i robił tak przez dłuższy czas. Następnie uruchamiał się, po czym zawieszał się kilka minut później, ponownie, w ten sam sposób wpatrując się w jeszcze inną osobę na widowni. I tak kilka razy. W końcu poskutkowało to tym, że coraz mniej osób przychodziło do tej konkretnej placówki Showbiz Pizza Place, a Clank miał zostać zawinięty także z tego miejsca. Trochę późno się zorientowali, no ale lepiej późno niż wcale, jak to mawiają. Jednakże tuż przed zwinięciem go z tej placówki został on wyniesiony na backstage. W sensie zaplecze, w sensie backrooms. I wtedy, o dziwo, chociaż nie był podpięty do jakiegokolwiek zasilania, czy tam nie był naładowany, nie miał baterii, też miał robić różne dziwne rzeczy. Między innymi wychodzić stamtąd i straszyć publiczność. czy coś. Jednakże pewnego dnia, w trakcie godzin otwarcia Showbiz Pizza Place, ziomek głównego bohatera poszedł zagrać sobie na automacie, a chwilę później wrócił z bardzo sus wyrazem twarzy. Bohater zapytał go, o co chodzi, a ten szybko opisał mu, że Uncle Clank przemówił, jakby donosił o pewnej wiadomości. Mianowicie dotyczyła ona kolejnego incydentu, tym razem w tej samej placówce, w której teraz znajdował się właśnie Uncle Clank, w której zginąć miało kilka osób. Bohater oczywiście to zignorował, a chwilę później w restaurację wjechała ciężarówka. Sam wypadek spowodował kilka zgonów. Bohater ponadto wspominał o tym, że chwilę po wypadku bardzo dokładnie widać było samego Clanka, który miał wpatrywać się w bohatera szeroko otwartymi oczyma. Później bohater pasty doniósł na Clanka, a później go stamtąd zawinęli. I to jest tak jakby koniec pasty. No i w kwestii pasty o incydencie wujka Clanka to byłoby na tyle. No szczerze, całkiem git to było, ale to tylko pasta i żadne z tych wydarzeń nie wydarzyło się naprawdę. Ale czy aby na pewno? No i w każdym razie co do incydentu wujka Clanka to byłoby już na tyle. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał, całkiem wiele osób pisało mi, żebym nagrał na ten temat, więc cóż, to taki prezencik ode mnie na koniec tygodnia. Mam nadzieję, że da radę to wstawić. W każdym razie wielkie dzięki za oglądanie, zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, a także kciuka w górę pod tym filmem, wpadnij na mojego Instagrama, TikToka i tą resztę, linki macie w opisie tego filmu. Tymczasem trzymajcie się do kolejnych odcinków, mówi do was Mondar, miłego, dziękuję wam wszystkim, siemanko, cześć.